Tomograf zbada drzewa. Kolejna gmina zdecydowała się na prześwietlanie w ten sposób drzew. Takie urządzenia mają już m.in. Katowice i Sosnowiec. Teraz przyszedł czas na Piekary Śląskie. To urządzenie pozwala zbadać prędkość rozchodzenia się fali akustycznej od momentu uderzenia młotkiem do następnego czujnika. Następnie te dane są przetwarzane przez system. Długość tej fali jest nagrywana. Dzięki temu wiadomo, jak wygląda drzewo w środku. Jak zapowiada miasto, badania z użyciem tomografu akustycznego będą wykonywane po to, żeby wszystko dokładnie sprawdzić przed podjęciem decyzji o ewentualnej wycince. Najpierw są przeprowadzane oględziny. Jeżeli w trakcie oględzin już widać, że rzeczywiście zewnętrze pnia jest uszkodzone, są tam jakieś, widoczna jest próchnica, zgnizna, no to jest bezdyskusyjne. Natomiast zakup tego tomografu akustycznego pozwoli w przypadkach wątpliwości, bo może być z zewnątrz pień drzewa wyglądać dobrze, natomiast cały problem robi się w środku. Są jakieś ubytki, próchnica, zgnilizna, więc ten tomograf pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy takie drzewo należy usunąć. Wydaje się, że większość mieszkańców chce w mieście jak najwięcej zieleni, jednak są też tacy, którzy chcieliby wycinać drzewa z błahych powodów. Spadające gałęzie, zasłanianie okien, również z takimi uzasadnieniami spotykają się urzędnicy w swojej pracy. I odwrotnie, czasem drzewo pozornie zdrowe może stanowić zagrożenie. Te drzewa, które mamy tutaj na bazie, te, które mamy jakieś wątpliwości, zbadaliśmy i faktem tam jedno wyszło, że jest puste w środku. Na razie się trzyma, ale jakby już wiemy, że jakby coś się działo, to już wiemy, że drzewo mamy przebadane, mamy wynik tego badania, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, że to drzewo już trzeba wyciąć. Badanie tomografem akustycznym jest dość czasochłonne, więc z takiego sprzętu korzysta się rzadko. Jednak lepiej sprawdzić, czy wycinka jest konieczna, zamiast od razu wycinać. Usunięcie drzewa trwa chwilę, ale żeby zastąpiło je kolejne, trzeba co najmniej kilkudziesięciu lat.